W tym wideo zobaczysz, jak sam możesz przygotować się do rozmowy o pracę, a zwłaszcza na co uważać w trakcie takiej rozmowy. Zobaczysz, jak odpowiadać na różne, często podchwytliwe pytania, jak unikać wypowiedzi, które mogą zdyskwalifikować cię w dalszej rekrutacji. Zobaczysz, jak zwiększać szanse, że właśnie ciebie wybiorą na to stanowisko. Dobrych szans na rynku pracy wcale nie jest zbyt wiele. I warto postarać się, aby takie wykorzystać. My w Klinice Negocjacji to profesjonalnie i bardzo precyzyjnie przygotowujemy ludzi ubiegających się o wysokie stanowiska do członków zarządu dużych korporacji włącznie. No ale ten film jest prezentem dla Ciebie, gdzie podpowiem Ci kilka podstawowych rzeczy, które mogą Ci się bardzo przydać, a które wiele osób rozgrywa nie całkiem dobrze w rozmowie rekrutacyjnej. Warto nie tylko uważnie obejrzeć ten film, najlepiej kilka razy studiując go, ale też, żebyś przygotował i kilkakrotnie przećwiczył wszystkie Twoje konkretne odpowiedzi na każde z cytowanych tu pytań. No bo przecież jak się już ubiegasz o jakieś stanowisko, to pewnie chcesz je też dostać. Zwróć też uwagę na dobór słów, których używamy, odpowiadając na te pytania, bo bardzo często jest on bardzo ważny i w tych przykładach, które podaję, prawie żadne z nich nie jest użyte przypadkowo. No, ale pierwszą rzeczą, zanim przejdziemy do tych pytań, to trzeba zrobić pewne minimum przygotowań. Żeby być skuteczny, musimy mieć trochę przygotowań. I zacznij od tego, że zapoznaj się z tym, w czym w ogóle ta firma się zajmuje, czym się ona się zajmuje, że tego jeszcze nie zrobiłeś. Zobacz, kto jest konkurencją tej firmy. Zobacz w internecie, jak oni w ogóle komunikują ze światem, jakie wartości mają. Jeżeli będziesz miał szczęście i będziesz wiedział, z kim rozmawiasz, to sprawdź tego człowieka na LinkedInie i w Google'ach. Zobacz, kto to jest, jaki to może być człowiek. To jest normalna rzecz przy poważnych rekrutacjach. Tam bierzemy każdego takiego człowieka pod lupę i zastanawiamy się, jak właściwie z nim rozmawiać, jak argumentować, żeby do niego dotrzeć. No cóż, przy prostszych stanowiskach prawdopodobnie będziesz rozmawiał tylko z rekruterem. I to jest trochę inna historia. Ale jeżeli masz taką możliwość, że będziesz wiedział, z kim rozmawiasz, zdarza się czasem, to zrób biały wywiad rozmówcy, żebyś tu był przygotowany. Nie improwizuj, nie bądź zaskoczony na samym początku. Ok, następną rzeczą, którą musisz przygotować, zanim w ogóle przejdziemy dalej, to przygotuj się na to, aby opowiedzieć kilka luźnych, różnych historii Twoich sukcesów na poprzednich stanowiskach. Jak będziesz dobierać te historie, to dobierz takie, które z punktu widzenia tego pracodawcy mogą mieć znaczenie. I tu się dlatego trzeba zastanowić, prawda, co to dla niego może być interesujące. Następną rzeczą, i to jest bardzo ważne, przygotuj sobie kilka historii Twoich błędów i porażek na poprzednich stanowiskach. Mówię przygotuj, żebyś nie musiał improwizować, jak będziesz na rozmowie. Jak będziesz wybierać te historie, to wybierz takie, które skończyły się dobrze. To znaczy, o tym, jak je sformułować, to za chwilę powiemy, ale te, które skończyły się dobrze, to skończyły się dobrze tym, że no był pozytywny wynik na końcu albo przynajmniej się czegoś nauczyłeś. O tym za chwilę będziemy mówić. Następną rzeczą, którą musisz zrobić, naucz się na pamięć wymagań na to stanowisko pracy, które są w ogłoszeniu. To Ci będzie potem znowu potrzebne do różnych rzeczy, za chwilę zobaczysz. No i potem to, co będzie mięsem tego naszego filmu, a mianowicie przygotuj odpowiedzi na typowe i często podchwytliwe pytania. Tymi najważniejszymi właśnie zajmiemy się za chwilę. No i przy okazji też przygotuj się na to, że jeżeli rekruter zapyta Cię, czy ma Pan jakieś pytania do nas, to żebyś oczywiście jakieś mądre, rozsądne pytania zadał. Zaraz do tego przejdziemy, tylko jeszcze parę takich rzeczy, które są istotne, takie generalne uwagi. To są oczywiście generalne zalecenia, czasem trzeba z nich zrezygnować, zrobić wyjątek, ale zazwyczaj lepiej się ich trzymać. Pierwsza rzecz, nie mów za dużo. W jakichkolwiek negocjacjach gadulstwo jest jednym z największych grzechów. I pamiętaj, jak mówisz za dużo, niechcący możesz powiedzieć coś, co może zostać wykorzystane do usunięcia cię z procesu rekrutacyjnego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie mów negatywnie o sobie. Ja wiem, że my wszyscy mamy jakieś słabości, mamy słabe strony. I oczywiście nie chcemy kłamać na rekrutacji, że ich nie mamy.
ale sam z siebie ich nie wyciągaj. A jak będziemy mówić o tych słabych stronach, to zobaczysz, jak można z tym sobie zgrabnie poradzić. Ale nie mów negatywnie o sobie. Następna rzecz, jak już przy tym jesteśmy, nie mów negatywnie o poprzedniej pracy, kolegach i szefie. To jest bardzo istotne. Jeżeli cię zapytają, dlaczego zmieniasz tą pracę, to znajdź jakiś taki sposób, żeby się obyło to bez negatywnej opinii na temat tego człowieka albo tego miejsca pracy. To jest bardzo istotne. Generalnie rzecz biorąc, nie pokazuj pesymizmu ani desperacji, nie narzekaj na cokolwiek, nawet jak masz ku temu powody. Generalnie rzecz biorąc, większe szanse mają ludzie, którzy są pełni energii, pełni optymizmu, więc postaraj się pokazać właśnie z tej strony. W ogóle, jeżeli jeszcze to we wszystkim, co robisz, to pamiętaj, jesteś na rozmowie rekrutacyjnej, więc jeżeli już coś mówisz, to generalnie opowiadaj rzeczy, które są istotne do tej rozmowy rekrutacyjnej i które stanowią dodatkową albo podstawową argumentację rekrutera, z tym człowiekiem muszę dalej rozmawiać. Ok? No myślę, że to jest czas już na to, żebyśmy przeszli do konkretnych pytań. Jednym z typowych pytań, z którymi o dziwo ludzie mają kłopot, to jest pytanie: powiedz coś o sobie, albo niech pan opowie coś o sobie. Pamiętasz o tej zasadzie unikania gadulstwa, którą wcześniej mówiłem? Bo tutaj, w tym pytaniu, to teoretycznie może chodzić tylko o przełamanie lodów, żeby się rozmowa rozkręciła. Ale szczególnie jak jesteś na pierwszym etapie rekrutacji i szczególnie jak rozmawiasz z rekruterem, a nie menedżerem, który cię będzie zatrudniał, to bardzo często chodzi tutaj o znalezienie powodów, aby cię odrzucić. Musisz sobie uświadomić, że rekruter ma kilkanaście, kilkadziesiąt kandydatur i w pierwszym rzędzie jest zainteresowany szybkim odrzuceniem tych, którzy nie pasują. Po to, żeby mieć potem czas zająć się tymi, którzy pasują. I teraz on ma swoje kryteria eliminacji i ty możesz tych kryteriów nie wiedzieć, mogą te kryteria być ukryte i w ogóle dla ciebie nieoczywiste. Tego nie wiesz. Dlatego tutaj bardzo potwierdza się zasada: mów tak mało, jak musisz, dobrze? Dlatego nie rozgaduj się, zwłaszcza na tematy niezwiązane z przyszłą pracą. Bezpiecznym rozwiązaniem jest przygotowanie na to pytanie takiej osobistej historii zawodowej opartej na twojej całce, którą rekruter ma przed tobą. Postaraj się przy tym z tą historią koniecznie zmieścić się poniżej 1 minuty. Nie rozgaduj się, przetestuj to w domu i ze stoperem w ręku, jak się nie mieścisz poniżej minuty, to musisz to przerobić. I tutaj możesz zacząć na kilka sposobów. Jeden ze sposobów to jest na przykład, jak mówisz: jak widać w moim CV, i opowiadasz rzeczy, które masz w CV-ce, możesz zacząć nawet od edukacji, od tych najstarszych do aktualnych. To jest taki ogólny wariant początku. Jeżeli masz szczęście i twoje wykształcenie i ścieżka pracownika szły mniej więcej tym samym torem, to możesz zacząć: jak widać w moim CV, zawsze interesowało mnie bla, 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 bla. Na przykład jak skończyłeś politechnikę, a potem pracowałeś przy konstrukcji maszyn w różnych firmach, to możesz powiedzieć: jak widać z CV, zawsze interesowało mnie konstruowanie maszyn. I potem kontynuujesz tą story, znowu od najstarszych rzeczy do najnowszych i zmieść się koniecznie poniżej 1 minuty. Nie wszyscy mieli oczywiście takie życie, że prostą ścieżką szli, więc jeżeli miałeś duże zmiany w kierunku twojej kariery, to możesz na przykład zacząć: jak widać z mojego CV, zawsze byłem otwarty na zmiany i chętnie się uczyłem. I potem znowu reszta story. Pamiętaj, żeby to opowiadać krótko i bardzo dobrze jest zakończyć tą story na przykład takim zdaniem: i właśnie dlatego jestem tutaj dzisiaj, bo z jednej strony mogę wnieść dużą wartość do firmy, a z drugiej samemu dalej się rozwijać zawodowo. Na przykład coś takiego. To jest oczywiście tylko przykład. W przypadku klienta jakiegoś konkretnego, jak ktoś nie przychodzi, to się optymalizuje taką story aż do poziomu konkretnie użytych słów. Ale na początku powinno ci to wystarczyć. Ale przygotuj się, ważna rzecz. Nie improwizuj, przygotuj się i co ze stoperem? Maksymalnie 50 sekund, coś koło tego. Poniżej minuty. Następne pytanie, o którym porozmawiamy, występuje w kilku wariantach. To może być pytanie na przykład: dlaczego akurat pana mielibyśmy zatrudnić? Albo: dlaczego chce pan tutaj pracować? Albo: co podoba się panu w naszej firmie? Wbrew pozorom są to zbliżone pytania i w ten sposób rekruter głównie sprawdza, czy pasujesz do wymagań.
Właśnie dlatego kazałem na początku nauczyć ci się tych wymagań na pamięć. Bo teraz to będziesz wykorzystywał. Bezpieczna odpowiedź zaczyna się na przykład od tego, z tego co wiem o państwa firmie, poszukujecie kogoś, kto. I potem jedziesz po tych wymaganiach, prawda? I jak skończysz listę wymagań, to mówisz, a ja właśnie jestem taką osobą. Może do tego jeszcze dodać. I widzę w tej firmie możliwości dalszego rozwoju. Jestem zmotywowany, aby z tej możliwości skorzystać. Takie wypowiedzi oczywiście dobrze jest ułożyć sobie zawczasu w domu i solidnie przećwiczyć. Także umawiamy się, tak? Przećwiczysz z zegarkiem w ręku, tak żeby to brzmiało naturalne i cały czas pamiętaj, to musi być prawda. Ok, następnym pytaniem, które może się wydarzyć, to jest pytanie o twoje silne strony. No, tutaj postępujesz podobnie do pytania, dlaczego mieliby cię zatrudnić. Też robisz taką wyliczankę dopasowaną do wymagań podanych w ogłoszeniu. Możesz zacząć tą wyliczankę na przykład od słów moje najistotniejsze silne strony to, albo z punktu widzenia mojej pracy zawodowej moje najistotniejsze silne strony to. I jedziesz po prostu tą wyliczanką. Taką odpowiedź też znowu ułóż sobie, przećwicz, żebyś broń Boże nie improwizował na spotkaniu. Wtedy łatwo się pomylić, to robisz całkiem złe wrażenie. Oczywiście też to trzeba wyćwiczyć tak, żeby to brzmiało naturalnie. Ale to nie jest takie trudne. Widziałem, jak ludzie bardzo szybko potrafi się tego nauczyć. Dobrze, przejdźmy teraz do niebezpiecznej rodziny pytań. Takie pytania na przykład jak? Jakie są twoje słabości? Albo jakie są pana słabości? Jaka jest pana największa wada? Co chciałby pan sobie zmienić na lepsze? I tym podobne. Bo to jest znowu pytanie, gdzie rekruter próbuje wyłowić powód, żeby cię zdyskwalifikować, żeby cię wyeliminować z procesu rekrutacji. Nie dawaj mu do tego argumentów. Tutaj oczywiście jest wiele oklepanych odpowiedzi, od których rekruterów już boli głowa. Spróbuj może takiej struktury. Mówisz coś takiego najpierw. Mówisz, ja mam tendencję do bycia coś pozytywnego, co czasem prowadzi do czegoś negatywnego, a kończysz, ale zazwyczaj wtedy wykorzystując znowu coś dobrego, rozwiązuje problem. Żeby to nie było takie teoretyczne, dam przykład. Mogę na przykład powiedzieć, mam tendencję do bycia osobą bardzo zorientowaną na rezultaty, co czasem prowadzi do spięć z tymi, którzy tacy nie są, ale dzięki umiejętności rozmawiania z ludźmi zazwyczaj takie spięcia rozwiązuje. Ok? To jest taki przykład, ale zbuduj sobie coś własnego, pasującego do tego. Dobra? Pamiętaj, że strukturę. Ponieważ jestem coś pozytywnego, to czasem z tego wynikają negatywne skutki, ale potem dzięki temu, że znowu coś pozytywnego, jakaś moja pozytywna cecha, doprowadzamy to do szczęśliwego końca. Dobrze. Mogą oczywiście, jak już pytają negatywne rzeczy, to mogą zapytać o coś negatywnego z przeszłości. Jeżeli o coś konkretnego zapytają i ty pamiętasz i nie możesz od tego uciec, bo się zdarza, to opowiedz to oczywiście, tą historię, plus koniecznie opowiedz, jak rozwiązałeś tą sytuację, a jeżeli nie było możliwe rozwiązanie tej sytuacji, to czego się nauczyłeś? Ważnym jest właśnie, żeby zakończyć na czymś pozytywnym, a to w najlepszym przypadku jest właśnie rozwiązanie. Jak nie możesz, no to zgodnie z prawdą możesz powiedzieć zawsze, że to była lekcja na całe życie i potem już wiedziałeś, jak takiej sytuacji unikać. No, do tego właśnie potrzebujesz przygotowanych historii z problemami, o których mówiłem na początku, prawda? W ramach przygotowania przygotowujesz sobie takie historie i to ci się potem może przydać. Jeszcze jeden przypadek, jeśli o te negatywne rzeczy, to mogą cię pytać o coś konkretnego, negatywnego z przeszłości, na przykład jakiś konflikt z kolegami, a ty nie przypominasz sobie szczegółów. Wtedy jedną z gorszych rzeczy, którą możesz zrobić, to po prostu zamienić się w Sfinksa. Bo to będzie wyglądać, jakbyś chciał coś ukryć. Ty po prostu wtedy mówisz coś takiego, że nie pamiętasz dokładnie takiej sytuacji, ale w takiej sytuacji zrobiłbyś to czy tamto. Na przykład, nie przypominam sobie jakiegoś ostrego konfliktu z kolegami, ale gdyby taki wystąpił, to w pierwszym rzędzie sprawdziłbym, czy nie jest rezultatem nieporozumienia i tak dalej. No tyle z negatywnymi. Mogą być pytania typu, jak dobrze radzisz sobie ze stresem, albo jak pracujesz pod presją, jak zarządzasz stresem, tego typu rzeczy. No to jest kolejne pytanie, wbrew pozorom, do tego, żeby znaleźć powód do wyeliminowania cię. Po prostu ten rekruter szuka takich powodów. Pamiętaj, nie dawaj mu nic negatywnego o sobie.
Na początkowym etapie, wiesz, w dodatku jeszcze masz ten problem, że nie wiesz, co może być negatywne w oczach tego rekrutującego. To jest ryzykowne, prawda? W związku z tym dobrym rozwiązaniem może być odpowiedź typu generalnie radzę sobie dobrze ze stresem. Stres zdarza się w dzisiejszym świecie, ale od dawna nie jest dla mnie dużym problemem. Na przykład. To oczywiście powinno być zgodne z prawdą, ale na szczęście pojęcie duży problem jest bardzo elastyczny, więc możesz to zastosować. Następnym pytaniem, jakie mogą Ci zadać, to może być pytanie, gdzie chcesz być za 7 lat, jak wyobrażasz sobie Twoje życie za 7 lat, Twoją karierę zawodową za 5-7 lat i liczba lat jest tutaj dosyć mało istotna. I to jest znowu pytanie, przy którym musisz założyć, że ten rekruter być może łowi znowu powody, żeby Cię odrzucać. Jaka byłaby bezpieczna odpowiedź? No, możesz na przykład powiedzieć coś takiego. Przyszłość trudno przewidzieć, niemniej bardzo ogólnie mówiąc, chcę rozwijać się w moim zawodzie i w miarę zbierania doświadczenia podejmować dodatkowe zadania i obowiązki i wyzwania. Możesz spróbować oczywiście, jak masz tak zwane jaja, zapytać, a jak to wygląda z perspektywy państwa firmy? To byłoby takie zręczne przejęcie przywództwa. Jeżeli potrafisz, to zrób, jak nie, to po prostu to pytanie sobie daruj. Innym trudnym pytaniem, które mogą Ci zadać jest, jakie masz oczekiwania płacowe? Ile chcesz zarabiać? Takie pytania na początku procesu rekrutacyjnego to nie jest dobry znak, bo jak Cię pytają o to na końcu procesu, jak jesteś jednym z kilku, dwóch, trzech kandydatów, to jest ok, to praktycznie jesteś już w procesie negocjacji płacowych. Ale na początku to pytanie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby wyeliminować Cię z grupy kandydatów, jeżeli się okaże, że Twoje wyobrażenia są poniżej jakiegoś progu, który ustaliła sobie firma rekrutująca, prawda, która chce Cię zatrudnić. Więc tu znowu chodzi o to, żeby Cię wyeliminować. No i teraz tu jest problem, bo oni mają pewnie jakieś widełki, jak już rozpisują jakieś stanowisko, to pewnie mają jakieś widełki, ale tego pewnie nie znasz. To, co możesz zrobić, możesz spróbować rozejrzeć się po rynku, żeby mieć pewne pojęcie, w jakich granicach lokują się wynagrodzenia na podobnych stanowiskach, w podobnych firmach. To powinieneś zrobić, jeżeli tego nie wiesz. To, co jest istotne, na pewno na takie pytanie nie podawaj jednej konkretnej liczby. Spróbuj powiedzieć, na przykład, wywinąć się od tego, na przykład powiedzieć w ten sposób, aby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym mieć więcej informacji o tej pozycji. No wiadomo, nie? Bo to w ciemno. Jeżeli zapytają, co chcesz wiedzieć, to powiedz, no cóż, bardzo wiele rzeczy, począwszy od dokładnych szczegółów moich obowiązków, poprzez ogólną atmosferę i na przykład kulturę pracy. No w ten sposób możesz powiedzieć. Troszeczkę ich to pomęczysz, ale okej, czemu nie? Oczywiście może się zdarzyć, że oni się będą dalej upierać i bardzo prawdopodobnie, że będą się dalej upierać, że będą naciskać, no to wtedy mówisz tak. Bazując na tym, co ustaliliśmy, wynagrodzenie pomiędzy, i teraz ustalasz bardzo szeroki zakres, będzie odpowiednie w zależności od szczegółów, które musimy ustalić. I teraz ustalasz bardzo szeroki zakres, od bardzo niskiego wynagrodzenia do bardzo wysokiego. Nie bój się, że jak ustalisz taki zakres, to oni cię przyszpilą potem na tym najniższym wynagrodzeniu, bo to nie jest ten moment. Jak oni się zdecydują, że będą chcieli, to, że oni ciebie będą chcieli, to oni będą z tobą na ten temat negocjować. To wtedy zobaczysz i będziesz starał się negocjować tak, żeby wylądować gdzieś tam na tej górnej granicy, którą podałeś. Nie powyżej, bo to byłoby nie fair, prawda? Ale na tej górnej granicy, którą podałeś. Ale na razie chodzi tylko po prostu o to, żeby się zmieścić pod poprzeczką najwyższej kwoty, jak oni sobie w tej chwili wyobrażają. I tutaj te kwoty nie znasz, no więc dajesz szerokie widełki. Dobrze? Pamiętaj, negocjacje płacowe będą miały miejsce później. Tu pamiętaj, chodzi o to, żeby Cię nie zdyskwalifikowali. Może się zdarzyć, że zapytają Cię ostatnie zarobki. No, to się z tego wykręcisz. Wykręć się na przykład w ten sposób, powiesz, że proszę Państwa, podpisałem w mojej firmie zobowiązanie o poufności takich informacji. To zobowiązanie cały czas obowiązuje i w związku z tym nie mogę się z Państwem tymi informacjami podzielić. Rozumiem, że dla Państwa też jest to dobrze, że Państwa przyszły potencjalny pracownik dotrzymuje zobowiązań i jest lojalny, prawda? No, w ten sposób możesz wykręcić, będzie im bardzo trudno
naciskać dalej, no bo to jest dość oczywista sprawa. Bo chcieliby po prostu wtedy, wyglądałoby na to, jakby chcieli od ciebie czegoś nieetycznego. Nie? Wtedy powiesz, proszę panowie, moje poczucie przyzwoitości nie pozwala mi na udzielenie takiej informacji w obliczu tego, że się zobowiązałem, że nie podzielę się z tym nikim. Okay? No dobrze, to były takie podstawowe, szybkie pytania. I jeszcze może się zdarzyć, pewnie się zdarzy na końcu rozmowy rekrutacyjnej, że rekruter zapyta cię, jakie ma pan pytania do nas. Tutaj trochę zależy oczywiście, czy rozmawiasz z rekruterem zewnętrznym, czy z kimś, kto firmę zna, ale generalnie przygotuj sobie sensowne pytania do takiej osoby rekrutującej. Przykłady takich sensownych pytań to na przykład może być pytanie, w jakim kierunku będzie rozwijać się firma? Albo zapytasz, proszę pana, jakie wyzwania czekają na człowieka na tej pozycji, o której rozmawiamy? Prawda? Czyli z czym będziesz skonfrontowany, jeżeli będziesz u nich pracować? Albo zapytaj, jakie wyzwania czekają firmę w najbliższym czasie? Możesz też zapytać, szczególnie jak rozmawiasz z kimś, kto jest z tej firmy, jak wygląda typowy dzień osoby na tej pozycji? Albo zapytać, jeśli otrzymam to stanowisko, to jakie będą główne oczekiwania wobec mnie w pierwszych na przykład 3 miesiącach? To są takie przykłady. Na bazie tego możesz sobie wymyśleć sensowne, pasujące pytania do firmy, w której rekrutujesz. Na końcu tylko nie zapomnij zapytać o jeszcze jedną rzecz. Na samym końcu rozmowy zapytaj, proszę państwa, jak postępujemy dalej w naszym procesie. Żeby nie było tak, że się żegnasz, wychodzisz, a potem nie wiadomo, kto, kiedy, z kim ma się skontaktować, w jakim terminie, w jaki sposób, jakimi środkami. To musisz koniecznie ustalić, dobra? No właśnie tak. No to tyle tych całkiem tych podstawowych wskazówek. Na początku powinny pomóc ci w wielu negocjacjach, bo z tego, co widzę i wiem, bardzo wielu ludzi przewraca się nawet na tych prościutkich rzeczach, o których mówiłem. Jeśli masz szansę zdobycia ciekawej pracy, to warto rozważyć zaangażowanie mnie jako konsultanta, bo to wcale nie jest takie kosztowne, jak można by przypuszczać. Dam ci przykład przy odpowiedniej pracy własnej. Zdarzyło mi się z powodzeniem przygotować pewną młodą osobę do startu na stanowisku menedżerskim z tą sumą w ciągu 1,5 godziny. A jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład przygotowania ludzi do startu na wysokie stanowiska w dużych korporacjach, to zazwyczaj to się mieści w ciągu 3 do 6 godzin. To jest przecież szybko i skutecznie, prawda? No ale to tak na marginesie. Tak czy inaczej, życzę ci powodzenia w wielu rekrutacjach i dobrego życia. Jeśli ten film ci się spodobał, to naciśnij łapkę w górę, przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Wtedy nie tylko więcej ludzi go zobaczy, ale ty będziesz miał informacje o nowych filmach, które również mogą ci się przydać. Tyle na razie, do widzenia i powodzenia.